Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. Jezus, Syn Boga, poddał się woli swojego ziemskiego opiekuna i przybranego ojca, świętego Józefa. Dzisiaj obchodzimy uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Marii Panny. Wiemy z kart Pisma Świętego, że Józef nie był biologicznym ojcem Jezusa, lecz jedynie jego przybranym ojcem. Widzimy to także w tej dzisiejszej dobrej nowinie, kiedy Jezus nazywa Boga swoim ojcem. Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jedynie Jezus jest zrodzony przed wiekami z Boga Ojca, jednorodzony Syn Boga, równy Mu co do natury i majestatu. My, podobnie jak święty Józef, jesteśmy przybranymi dziećmi niebieskiego Ojca. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? To pytanie Jezusa może i powinno być pretekstem do postawienia sobie pytania, czy i ja nie powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca Niebieskiego? Lub innymi słowy, czy zawsze staram się wypełniać najświętszą wolę Boga? Święty Józef jest doskonałym przykładem człowieka, który do końca życia pozostał wierny Bogu, nawet narażając własne życie. Józef z Nazaretu jest nam szczególnie bliski, ponieważ będąc opiekunem założyciela Kościoła, stał się jednocześnie opiekunem tej wielkiej wspólnoty, którą tworzymy, a której na imię chrześcijaństwo. Korzystajmy z bliskości tak wielkiego orędownika i często zwracajmy się do niego o pomoc i wstawiennictwo. Nikt nigdy nie zawiódł się na świętym Józefie z Nazaretu. Niech on wiernie czuwa nad swoją rodziną i nad każdym z nas.